drzwi zewnętrzne balkonowe z niskim progiem. Produkty Polskone sprzedawane są kompletne, gotowe do montażu i regulacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy rozpakować drzwi, sprawdzić zawartość opakowania pod względem kompletności i zgodności z zamówieniem. Na początku należy oczyścić powierzchnię otworów w ścianie z wszelkich zanieczyszczeń i usunąć nierówności. Następnie zdejmij skrzydło z ościeżnicy. Zaleca się zabezpieczenie podstaw słupów oraz progu silikonem, aby zabezpieczyć przed wilgocią i uniknąć przesunięć podczas ustawiania ościeżnicy. Wstaw ościeżnicę w otwór drzwiowy. Ustaw ościeżnicę w pionie w obu płaszczyznach, zwracając szczególną uwagę na zachowanie kątów prostych między elementami pionowymi poziomymi. Ustabilizuj jej pionowe słupy stosując kliny drewniane. Ustawienie sprawdź za pomocą poziomicy. Po zaklinowaniu sprawdź, czy wymiary szerokości we wrębie ościeżnicy na całej wysokości ościeżnicy są takie same. Ościeżnicę mocujemy za pomocą 8 śrub z tulejami rozprężnymi w rozstawie 565 mm. Wykonaj otwory montażowe pod śruby z tulejami rozprężnymi o wymiarze 10 na 152 mm. Przewierć otwory w słupach ościeżnicy wiertłem do drewna Fi 10 mm w gotowych gniazdach, a następnie wiertłem Fi 10 do betonu w murze. W otwory włóż śruby z tulejami i dokręć. Zawieś skrzydło drzwiowe. Sprawdź równość szczeliny między skrzydłem a ościeżnicą oraz czy skrzydło otwiera się i zamyka prawidłowo. Wykonaj regulację zawiasów i dokręć śruby mocujące ościeżnicę. Przestrzeń pomiędzy murem a ościeżnicą wypełnij niskorozprężną pianką montażową. Przed użyciem pianki zastosuj taśmę zabezpieczającą. Po utwardzeniu pianki usuń jej nadmiar. Po tym ponownie sprawdź, czy skrzydło otwiera się i zamyka prawidłowo. Po zakończeniu usuń taśmę zabezpieczającą. Wykonaj obróbki tynkarskie dookoła ościeżnicy. Zabezpiecz zawiasy przed przypadkowym zabrudzeniem tynkiem. W tym celu zastosuj taśmę zabezpieczającą, którą usuń niezwłocznie po zakończeniu prac. Miejsca mocowania ościeżnicy zamaskuj plastikowymi zaślepkami.